Okej, był klient. Czyli wiecie co wam powiem, jeszcze coś dolega z prampami. Coś go boli jeszcze. No tak, limiter się zapalił, bo odpiąłem gniazdo. Brak obciążenia. Dobra, powiem tak. Szału nie ma, Toto. Te 62 to może to mieć. Znaczy te 80, tak jak było przy 8-omach. Są 70 z kawałkiem. Nie więcej. Ale preampy leżą, no. Preampy leżą. Co się kurde czacze. No niby wszystko pracuje, ale coś jeszcze leży. Pozdrawiam. Do usłyszenia w następnych częściach. Będziemy to wszystko... Nie wiem, co z tym robić teraz. Siedzę już 2 dni, słuchajcie, i teraz już trochę szkoda tego mojego czasu. A tutaj dalej grzebać, to jest nosieczka taka do wymiany, te pewnie małe tranzystorki od przedwzmacniaczy, bo tu już są starocia, do wymiany kondensatory, elektrolity. Tu część było zmienionych tych kondensatorów, ale ja nie sądzę, żeby one były dobre. Końcówka mocy pracuje. Tak pracuje, jak pracuje, wiecie. Kino domowy głośno zagra. No, ale chcieliście, żeby je odnowić, no to będziemy je dalej odnawiać w następnych częściach. Czekajcie, za kilka miesięcy będziemy odnawiać te wyrwane.